Grzegorz Waliszczak, uczeń liceum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, odniósł duży sukces na Olimpiadzie Literatury Języka Polskiego. Bardzo się cieszymy, że w tym gronie znalazł się uczeń naszej szkoły, klasy drugiej, Grzegorz Waliszczak. Uzyskanie tytułu laureata daje mu olbrzymie możliwości, ponieważ uprawnia go do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej ilości punktów. Warto również podkreślić, że Grzegorz brał udział również w ubiegłym roku w olimpiadzie i uzyskał tytuł finalisty etapu okręgowego. Grzegorz uczy się w klasie biologiczno-chemicznej i to raczej z tymi przedmiotami wiąże swą przyszłość. Język to po prostu jego pasja. Praktycznie zawsze byłem zainteresowany szeroko pojętą literaturą, od starożytnej aż po językoznawstwo. Na przykład pomijając sam konkurs, interesuję się na przykład językami semickimi, jak hebrajski czy arabski. Dobry wynik na olimpiadzie okupiony został ciężką pracą. Grzegorz wykazał się jednak znajomością tematu. Oczywiście musiałem oprzeć się na konkretnych źródłach, więc musiałem zdobyć różnego rodzaju teksty, monografie na temat, w tym przypadku, poetów łacińskich w dawnej Polsce i odpowiednio dostosować, przekształcić wspomniane materiały, tak aby utworzyć z nich spójny tekst. Grzegorz nie kryje radości z sukcesu, jaki odniósł. Cieszy go to tym bardziej, że daje wymierne korzyści. Na pewno jestem w jakiś sposób zadowolony z tego osiągnięcia i cieszę się, że jest to możliwe, tym bardziej, że dzięki byciu finalistą, jednocześnie jestem i laureatem, i finalistą, ponieważ finalista jest to jakby niższy stopień, dzięki temu ma się już zdaną na 100% maturę rozszerzoną z języka polskiego. Aby takie sukcesy były możliwe, dużo pracy muszą włożyć nauczyciele. W szkole z osiągnięcia Grzegorza są dumni.